Poczynamy kolejny program serii Mazowsze Powiat Płocka. Dziś porozmawiamy o tematach, które dotyczą Płocka. Porozmawiamy m.in. o Zielonych Płucach Płocka, choć nie tylko z panem prezydentem Andrzejem Nowakowskim. Witam serdecznie, panie prezydencie. Witam Pana redaktora, bardzo serdecznie witam Państwa. Nim o tym Nowym Zielonym Ładzie porozmawiamy, no to musimy zacząć od tematu, który jest bardzo aktualny, który miał miejsce również w Płocku. Zostajemy w Unii Europejskiej, to manifestacja, która odbyła się w ponad 100 miastach w całej Polsce. Główna część miała miejsce w Warszawie, ale Płoczanie również tłumnie przybyli na Starówkę. W jakim celu? Rzeczywiście... Właściwie Polacy, bo tak trzeba powiedzieć, w wielu miastach, także w Płocku, protestowali może nawet nie przeciwko czemuś, chociaż tak też można było powiedzieć, ale za. Za tym, byśmy dalej mogli być w Unii Europejskiej za tym, byśmy dalej mogli czuć się bezpiecznie, bo Unia Europejska to także bezpieczeństwo, za to, żebyśmy także mogli korzystać z szans takich prorozwojowych, które mamy dzięki Unii Europejskiej, dzięki środkom, które pozyskujemy z Unii Europejskiej i w końcu za tym, byśmy rzeczywiście byli takim równoprawnym, praworządnym także państwem, który funkcjonuje w gronie wszystkich państw Unii Europejskiej, Korzystając oczywiście z tych wolności, swobód, ale także praw i obowiązków, jakie są nakładane na państwa Unii Europejskiej, i jeśli przeciwko czemuś protestowali Polacy, to przeciwko Próbom wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Ja bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy tu w płocku wyrazili tak zdecydowany akces w kontekście naszej obecności w Unii Europejskiej. Część złoczan miałem okazję także spotkać kilka. Osób w Warszawie, chociaż no, muszę przyznać, że byłem zaskoczony, że w tym stu tysięcznym około tyle osób przybyło na plac zamkowy. Spotkałem także płotszan, więc to wyjątkowe takie uczucie jedności, wspólnoty, które towarzyszyło wszystkim tym, którzy. Uczestniczyli w tych protestach, w tym zgromadzeniu w Warszawie, mając okazję słuchać także wyjątkowych postaci, oczywiście poza premierem Donaldem Tuskiem, także chociażby pani Wandy Taczek-Stawskiej, a więc sanitariuszki z powstania, ale także Hołdysa, Majo Staszewskiej, Jurka Owsiaka wielu wyjątkowych postaci, które bardzo mocno i zdecydowanie mówiły. Polska powinna być w Unii Europejskiej. Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. To Unia Europejska dzisiaj daje nam dalsze szanse prorozwojowe, daje nam także możliwość edukacji młodego pokolenia w ramach właśnie Unii Europejskiej, chociaż programów studenckich Erasmus wspiera różnego rodzaju projekty, miękkie, twarde w Polsce daje także poczucie bezpieczeństwa. To także jest bardzo, bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Płock nie byłby tym samym miastem, gdyby nie wsparcie środków unijnych? Bez wątpienia, ale to widzimy na każdym kroku, poczynając od autobusów, które jeżdżą po naszym mieście niskoemisyjnych, hybrydowych, cichych, które emitują dużo mniej spalin, przez te ulice, którymi autobus podąża, drogi rowerowe, z których korzystamy jeżdżąc na rowerach, ale właściwie trudno znaleźć inwestycje w Płocku i to bardzo różne inwestycje, zarówno te Realizowane przez prezydenta, ale także te realizowane przez marszałka w Muzeum Mazowieckim, w Szpitalu, w wielu innych miejscach, gdzie nie byłoby dofinansowania Unii Europejskiej. To naprawdę bardzo, bardzo istotne. I pamiętajcie, że to też, Szanowni Państwo, nie chodzi tylko o pieniądze. Pieniądze to jest ważny oczywiście element, że korzystamy z tych miliardów euro albo miliardów złotych, które mamy do wykorzystania w Polsce. Ale to chodzi także o to poczucie bezpieczeństwa, o którym powiedziałem, chodzi także o pewną wspólnotę wartości, takich jak właśnie praworządność, ale takich także jak humanizm, takich jak tolerancja. Warto być w tym wyjątkowym klubie dzisiaj, jakim jest wspólnota Unii Europejskiej. To jest bardzo istotne, byśmy mogli na takich samych prawach, na jakich dzisiaj w Europie funkcjonują Niemcy, Włosi, Francuzi, Hiszpanie korzystać z wolności gospodarczej, chociażby korzystać z wsparcia jeśli chodzi o edukację czy infrastrukturę. Zmieniamy temat, porozmawiamy teraz właśnie o, o zieleni, która jest w Płocku, panie prezydencie. Jaką pozycję w planowaniu inwestycji mają drzewa, mają tereny zielone, jak one są wkomponowane w inwestycje, bo wiem, że w tym zakresie trochę się zmieniło. Od kilku dni rzeczywiście dużo się zmieniło, bardzo dużo się zmieniło. Jeszcze raz chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim społecznikom, którzy z różnych nieformalnych, często grup Zielony Płock, Płock dla Drzew, Zieloni jako formacja, przychodzili, rozmawiali, przekonali. Że warto nadać zieleni w płocku większą rangę i nieco bym nawet powiedział wręcz bardzo tak pozytywnie, odpowiadając na ten, te projekty, rzeczywiście wprowadziliśmy, czy wprowadziłem, podpisałem zarządzenie, które zostało przygotowane przez mojego zastępcę i wprowadza nowe zupełnie standardy ochrony zieleni, a przede wszystkim drzew podczas realizacji inwestycji. Chcemy dalej realizować inwestycje drogowe, infrastrukturalne, natomiast w większym stopniu chcemy zadbać o tę zieleń, która jest tuż. Obok Przykładem oczywiście są chociażby drogi rowerowe, gdzie często kolidują one może nie z samymi drzewami, ale chociażby koliduje taka droga rowerowa z systemem korzeniowym danego drzewa. I albo można realizując tę inwestycję podciąć ten system korzeniowy, skazując drzewo na tak naprawdę powolne umieranie, usychanie, albo, i tutaj dziękuję za wsparcie ekspertom, zrealizować tę inwestycję w oparciu o. Odpowiednią technologię, która pozwoli dalej systemowi korzeniowemu się rozwijać, a wszystkim tym, którzy przejeżdżają tą drogę rowerową, da cień z drzewa, które będzie dalej rosło i będzie dalej rozwijało się, rosnąc tuż przy brzegu tej drogi rowerowej. Jak to będzie wyglądało w praktyce, ta rzeczona no, droga rowerowa będzie pomiędzy drzewami? Jak to będzie wyglądało? Zawsze tak jest, że no nie może być yy, droga rowerowa, że drzewo stać na środku drogi rowerowej. Tu bardziej chodzi o to, że system korzeniowy, gdy yy, droga rowerowa czy droga normalna, albo parking ma być tuż przy drzewie, no to można albo wykorytować daną przestrzeń i obciąć te korzenie, albo punktowo oprzeć no, krawężnik, można tak powiedzieć, albo drogi rowerowej, normalnej jezdniczy parkingu, o punktowo zagłębione w ziemi pale, w efekcie czego ten system korzeniowy nie zostanie uszkodzony, bo punktowa ingerencja w ziemię nie ma takiego znaczenia jak po prostu obcięcie tych korzeni, często tuż przy pniu drzewa. Co, tak jak powiedziałem, wskazuje drzewo na uschnięcie. Więc w zarządzaniu, które podpisałem, są szczegółowe opisy, do których będą musieli zastosować się projektanci, a później wykonawcy, tak aby większą dbałość przykładać właśnie do zieleni w naszym mieście. Na czym polega akcja? Zapuść korzenie w Płocku. To taka akcja, której rzeczywiście no można powiedzieć, jestem pomysłodawcą i do której przekonałem współpracowników. Akcja, która polega przede wszystkim na tym, że wykorzystujemy już istniejący dzisiaj w Płocku mechanizm aplikacji Local Spot. To jest taka aplikacja na komórce, w której jeśli ktoś ją ściągnie może za pomocą tej aplikacji wskazać w Płocku dane miejsce, które wymaga ingerencji ratusza, prezydenta czy, czy urzędników. Na przykład dziurę w jezdni przeciekający, dach gdzieś kamienicy miejskiej, czy jakąś sytuację, która wymaga, tak jak powiedziałem, ingerencji. Mało tego, za pomocą tej aplikacji może później obserwować, co się z jego interwencją dalej stało, jak została załatwiona, kiedy. Wykorzystując tę aplikację, chcemy zaprosić płoczan do tego, by wskazywali miejsca, w których w płocku należy posadzić drzewa. Czyli, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, żeby w danym miejscu posadzić drzewo albo szpaler drzew, to w tym momencie wystarczy wejść na tę aplikację Local Spot, zaznaczyć to miejsce i napisać, że w tym miejscu powinno rosnąć drzewo. Chcemy tych drzew posadzić jak najwięcej, odpowiadając na potrzeby Płoczan i jestem przekonany, że to jest, zobaczymy jak oczywiście zostanie ten pomysł przyjęty przez mieszkańców Płocka, ale dobry sposób na zasilenie naszego miasta. W tej chwili czekamy na te zgłoszenia. Oczywiście może wydarzyć się tak, że w danym miejscu z jakichś powodów tego drzewa nie będzie można posadzić. Najkrócej mówiąc to nie będzie teren miejski. Wówczas taką informację z prośbą o posadzenie drzew przekażemy na przykład do spółdzielni albo nawet przekażemy drzewa, żeby tylko spółdzielnia zobowiązała się, że tam posadzi to drzewo ewentualnie no może okazać się, że w danym miejscu jest jakaś na przykład infrastruktura podziemna, która uniemożliwia posadzenie drzewa. Ale wówczas z taką informacją będziemy docierać do tych wszystkich, którzy z tym pomysłem posadzenia w danym miejscu drzewa wystąpili. Więc zachęcam, bardzo serdecznie zapraszam. Zapuszczamy korzenie w płocku, sadzimy w płocku jak najwięcej drzew, tak żebyśmy byli najbardziej zielonym miejscem, miastem w Polsce jakoś obok tej akcji, która się wpisuje, one obie się uzupełniają, jest, są nasadzenia, które są realizowane, czyli zielone płuca, zielone płuca dla płocka. Właśnie tych nasadzeń w płocku co roku jest bardzo, bardzo dużo. Płock będzie zielonym miastem. Tak, tego chcą płoczania, więc robimy wszystko, żeby rzeczywiście drzew było jak najwięcej w płocku. Drzew, krzewów, e, dlatego pozyskujemy środki z e, bądź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bądź z Unii Europejskiej, e, dokładamy własne środki, a żeby tych nasadzeń było sporo. W części w pasach drogowych, w części w miejscach, które, tak jak powiedziałem, Płoczanie wskażą. W tej chwili mm, powinniśmy realizować jeszcze jeden e, element dużego projektu, e, właśnie takiego zielonego z Unii Europejskiej, bo przypominam, taki duży projekt zazielenia miasta obejmował e, teren przy wieży Ciśnień, e, obejmował pasaż e, Roguckiego, e, plac Mościckiego na Radziwiu, a w tej chwili jeszcze będziemy do końca tego roku realizować teren zielony, na który czekają już jakiś czas niestety, ale doczekają się i będziemy wspólnie cieszyć się tym terenem zielonym, rekreacyjnym mieszkańcy Międzytorza, a właściwie Zatorza, tam gdzie swego czasu było przedszkole, które no, zostało przeniesione na drugą stronę torów, a więc mówimy tutaj o dawnej o ulicy, ulicy Dobrowolskiego. Zmieniamy temat, choć pozostajemy w temacie proekologicznym. No właśnie, budowany jest nowy zbiornik retencyjny na osiedlu Radziwie, to również wpisuje się w tą... W tą, w tą ideę ide projektu w Płocku. Dokładnie tak. Znaczy, budowany to w tym momencie, panie, to, że za dużo powiedziane. Panowa. Na razie jest planowany, mamy pozyskane środki zewnętrzne, środki unijne, które pozyskaliśmy i rzeczywiście będziemy realizować ten zbiornik retencyjny. W tej chwili na Radziwiu trwa przede wszystkim remont ulicy kolejowej, i to jest w tym momencie uciążliwość dla mieszkańców Radziwia. Tu przepraszam za te wszystkie utrudnienia, ale Niestety one jeszcze trochę muszą potrwać ze względu na to, że tam jest budowana kanalizacja deszczowa. Tej kanalizacji nie było. Natomiast rzeczywiście, żeby móc odprowadzić tę wodę deszczową, musimy budować zbiorniki retencyjne, ewentualnie w jakiś sposób na jakichś terenach tę wodę rozprowadzać. Tutaj projekt jest przewiduje utworzenie zbiornika retencyjnego, a to pozwoli na wejście z remontami do dalszej części ulic Radziwia, które czekały. Najpierw na taki zbiornik retencyjny, potem będą budowane, budowana będzie kanalizacja deszczowa, a na końcu no, położona nowe, nowa nawierzchnia na wielu ulicach w tej części Radziwia. Dlaczego taki zbiornik jest potrzebny? No tak jak powiedziałem, przede wszystkim do tego, żebyśmy mogli zebrać deszczówkę z terenów, które dzisiaj takiej kanalizacji deszczowej nie mają. W efekcie, jeśli są ulewne, nawalne deszcze, to powoduje później częste podtopienia piwnic. A żeby tę gospodarkę wodną uporządkować, trzeba wybudować kanalizację deszczową. A deszcz z tej kanalizacji no, musi znaleźć jakieś odpowiednie ujście właśnie w tym zbiorniku retencyjnym. Jak sami Państwo słyszą, wiele się w Polsku dzieje, wiele się będzie działo i do tych tematów będziemy jeszcze na naszej antenie wracać. A tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień.